Współpraca z kimś takim jak Leo Messi musi być czymś wyjątkowym i nieprawdopodobnym. W końcu mówimy o jednym z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny sportu. Jest to też żywa legenda FC Barcelony, która wyprowadziła klub z Camp Nou na absolutne wyżyny. Argentyńczyk dawał z siebie wszystko, aby móc świętować z zespołem kolejne trofea. Na treningach piłkarz bardzo mocno skupiał się na swoich obowiązkach, traktując je śmiertelnie poważnie. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, co zrobił wkurzony Messi na treningu FC Barcelony. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do początków wielkiej FC Barcelony Pepa Guardioli. Sezon 2008-2009 był pierwszym, a zarazem jednym z najlepszych w wykonaniu Dumy Katalonii. To wtedy Barsa sięgnęła po Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz klubowe Mistrzostwo Świata. Guardiola wprowadził do zespołu nową jakość, która była widoczna gołym okiem. Widząc zespół FC Barcelony, było można powiedzieć, tak gra zespół Pepa. Wiązało to się z ogromnym zaangażowaniem piłkarzy w życie klubu oraz taktyczne pomysły szkoleniowca. Absolutnie nikt nie odpuszczał. Ci, którzy to robili, nie istnieli. Jednym z największych wygranych kadencji Guardioli jest bez wątpienia Leo Messi, który został jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wróćmy jednak do pytania zawartego w tytule odcinka. Opowiedział o niej Thierry Henry. Dotyczyła ona reakcji Messiego na brak podyktowania faulu na jego koledze z drużyny. Więc kiedy piłka wróciła do bramkarza, Messi podbiegł do niego i zażądał jej. Bramkarz mu ją podał, a Leo w złości przebiegł całe boisko, okiwał wszystkich i strzelił gola. Takie sytuacje pokazują, że piłkarze na najwyższym poziomie potrafią przekuć swoją złość w porywające występy. A Messi chciał zapewne pokazać także Guardioli, że w kryzysowych momentach może na niego liczyć. Bardziej szczegółowo o tej sytuacji opowiedział Rio Ferdinand, który zdradził treść rozmowy z Aurim. Thierry powiedział, że to było to, co on robił na placu zabaw w szkole. Ja też robiłem takie rzeczy przeciwko małym dzieciom. Ale Messi robił to przeciwko najlepszym na świecie. Yaya Touré, Puyol, Iniesta, Xavi, Busquets. I to nie był tylko ten jeden raz. Zrobił to kilka razy. W rozmowie Rio Ferdinanda z Thierrym Aurim pojawił się również wątek Cristiano Ronaldo. Francuz w pewnym momencie miał się zapytać Anglika, czy Ronaldo może coś takiego zrobić? Rio miał wtedy odpowiedzieć, cóż, nigdy nie widziałem, żeby to robił. Ferdinand dodał jeszcze podsumowanie Leo, które przekazał mu Auri. Thierry grał z Zidanem i Ronaldinho, ale oni nigdy nie robili czegoś takiego. Powiedział, wtedy zrozumiałem, że Messi jest inny niż wszyscy, których kiedykolwiek widzieliśmy. Niewielu jest na świecie takich piłkarzy jak Argentyńczyk. Spieszmy się oglądać jego popisy, zanim nie zakończy karierę. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.